YouTube nie płaci za reklamy na moich filmach. Ciebie to też dotyczy. Zostań ze mną, a opowiem ci, co się stało. Okej, okay, okej, okay. nie będę aż taka dramatyczna cały film, postaram się, aczkolwiek wiadomości, które do mnie spływają, brzmią dosyć dramatycznie, bo zastanawiacie się, dlaczego nagle w Waszych filmach pojawiają się reklamy na YouTube, skoro. Z jednej strony część z Was nie włączyła po prostu monetyzowania danego filmu, tak? Czyli jakby nie włączyliście tej zgody, że chcecie na danym filmie zarabiać, a z drugiej strony część z Was w ogóle nie dołączyła do programu partnerskiego YouTube, w którym zarabiamy na reklamach właśnie. No i jakby tutaj tylko przypomnę, że żeby zarabiać na YouTubie do tej pory i cały czas tak jest, trzeba mieć. 1000 subskrypcji i 4000 godzin wyświetleń w ciągu ostatnich 12 miesięcy. A teraz nagle w twoich filmach, w moich filmach pojawiają się reklamy przed, w trakcie, po, obok i tak dalej twoich filmów i naszych filmów i to jest mega niepokojące. Tylko że mnie jakby to nie niepokoiło, bo tą informację miałam i nie pomyślałam o tym, że ty mogłaś, mogłeś tego po prostu nie przeczytać. Gdzie? Już ci mówię. Około 20 któregoś tam maja tego roku 2021 roku YouTube wysłał do twórców maila ze zmianą warunków użytkowania po prostu YouTube'a. Jakby z automatu, jeżeli no nie kasujesz konta i jakby no nie klikasz, że się nie zgadzasz, no to się na to zgadzasz. Jakby nie mamy na to wyjścia, bo jest zmiana warunków, tak? Korzystania. No i w tym mailu. Były właśnie zmiany dotyczące tego, jak, jak po prostu reklamy są wyświetlane w naszych filmach. I okazuje się, że od 1 czerwca 2021 roku na YouTubie, nie tylko na amerykańskim, ale na każdym, czyli także na naszym, YouTube może wyświetlać reklamy w każdym filmie. Nawet w filmie, który nie jest zmonetyzowany na kanale, nawet na kanałach. Które w ogóle nie mają programu partnerskiego YouTube. Czyli tak naprawdę reklamy mogą wyświetlać się wszędzie. No i tutaj sytuacja jest taka, że po prostu dostaliśmy ciut wcześniej informacje na ten temat, tak jak mówię, pod po, połowie maja była taka informacja, a weszło to od. 1 czerwca. W tym mailu możemy przeczytać podsumowanie zmian i później możemy sobie to sprawdzić po prostu w warunkach korzystania z usługi YouTube. No i w tym podsumowaniu pisze, że jest coś takiego jak prawo YouTube do zarabiania. YouTube ma prawo do generowania przychodów z tytułu wszystkich treści na platformie, a reklamy mogą pojawiać się w filmach z kanałów, które nie biorą udziału w programie partnerskim YouTube. Weszłam także w zaktualizowane warunki korzystania z YouTube'a. To jest zaktualizowane od 1 czerwca 2021 roku i tam pisze tak. Prawo do zarabiania. Użytkownik udziela YouTube prawa do zarabiania na należących do niego treściach w usłudze. Zarabianie może obejmować wyświetlanie reklam przy albo w treściach lub pobieranie od użytkowników opłaty za dostęp, um, czyli tutaj akurat e, chodzi o YouTube Premium. Ta umowa nie uprawnia użytkownika do otrzymywania żadnych płatności. Od 1 czerwca 2021 roku, wszelkie płatności, jakie użytkownik będzie miał prawo otrzymać od YouTube, na podstawie jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy użytkownikiem a YouTube, np. w ramach programu partnerskiego YouTube, wspierania kanału lub superchatu, będą traktowane jak tantiemy. Jeśli wymaga tego prawo, Google będzie pobierać podatki od tych płatności. Oznacza to po prostu, że wszystkie reklamy mogą być wyświetlane w naszych filmach, czy jesteśmy zmonetyzowani, czy nie. I dopiero w momencie, kiedy spełniamy warunki programu partnerskiego YouTube'a, czyli ten 1000 subskrypcji, 4000 godzin wyświetleń w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to wtedy możemy dopiero wypłacać kasę na zasadzie Tantiemów wcześniej YouTube i tak może jakby korzystać z naszych treści. one dalej są nasze, natomiast i tak YouTube może na nich zarabiać po prostu jako platforma, która po prostu jest i zarabia na reklamach, może tam dawać reklamy po prostu do naszych filmów. I tutaj, jeżeli chodzi o tą jakby własność naszych treści, to tutaj te, ta część o tych tantiemach bardzo podkreśla to, że te filmy dalej są oczywiście nasze, te treści są dalej nasze, bo tantiema to inaczej wynagrodzenie autorskie, honorarium autorskie, umowna opłata ustalana procentowo lub kwotowo za wykorzystanie utworu płacona uprawnionemu z tytułu praw autorskich, majątkowych, to jest autorowi lub następcy prawnemu autora. Czyli po prostu, jak jesteśmy w programie partnerskim YouTube, to YouTube nam płaci za to, że po prostu na tych treściach są reklamy, ale jako platforma, która udostępnia nam miejsce do tego, żeby je po prostu publikować, no to w tym momencie wprowadzili, że mogą na tym zawsze i to zawsze zarabiać. Czy ta zmiana jest dobra czy zła, no jest niemiła dla osób, które na przykład nawet mogą mieć już możliwość dołączenia do programu partnerskiego YouTube, a nie chciały po prostu mieć reklam w swoich filmach. I tutaj e, Gosia Mostowska, która zajmuje się jogą, na przykład, e, ona ma bardzo długie filmy. To są treningi z jogi, treningi z jogi, filmy z jogą, e, są medytacje i tak dalej. Są długie filmy, no i jakby reklamy w nich przeszkadzają. I ona świadomie zawsze to podkreślała. E, no nie chciała reklam w swoich filmach, a teraz musiała się tłumaczyć, dlaczego te filmy mają reklamy. Gdzie tak naprawdę użytkownicy YouTube'a no nie wiedzą o tym, że teraz jest taka zmiana. Bo jeżeli ktoś tylko użytkuje YouTube po to, żeby go oglądać, no to jakby nie interesuje go, jak to wszystko działa, tak? Tylko patrzy, o, ta mówi na przykład Agata Gózy z YouTube dla początkujących, że nie jest w programie partnerskim YouTube, a wyświetlają się u niej reklamy na YouTubie, no to ona nam ściemnia. Nie, nie ściemniam, nie jestem w programie partnerskim YouTube'a jeszcze, natomiast reklamy mogą być w moich filmach wyświetlane, bo tak po prostu się to zmieniło, więc jeżeli. U Ciebie na kanale jest problem z tym, że widzowie jakby się tego czepiają i tak dalej, to możesz po prostu przekierować do mojego filmu i powiedzieć swoim widzom, że po prostu to jest normalne, że teraz wszyscy twórcy tak mają, nawet którzy nie zarabiają jeszcze na reklamach na YouTubie, to te reklamy przed ich filmami, w trakcie ich filmów, obok ich filmów, będą się pojawiać bo po prostu warunki korzystania z usługi się zmieniły od 1 czerwca 2021 roku. Jeżeli do tej pory te wideo już rozjaśniło ci twoje wątpliwości na temat tego, dlaczego reklamy wyświetlają się przed twoimi filmami, to zostaw mi kciuka w górę. Prawda jest taka, że uczucia mam jakby mieszane, bo mam świadomość, że wielu twórców jakby to mocno zdenerwuje i popsuje im szyki, ale z drugiej strony, no, YouTube jakby udostępnia nam coś za darmo, zupełnie tak, miejsce do publikowania treści. No więc, jakby na Facebooku produkując treści na fanpage'u, my się nie pytamy, czy obok nas może się pojawić reklama. Nikt się nas o to nie pyta, tylko po prostu te reklamy tam są, tak? Jeżeli ktoś, nie wiem, jest na Instagramie i przegląda nasze stories, to tam i tak mogą się pojawić reklamy. Na YouTube, no teraz nas poinformowano, że tak to będzie wyglądać. No niestety, czasami to się zmienia. Tak jak zmieniło się z tego, że na przykład w 2015 roku, jak zaczynała się moja przygoda na YouTubie, no była możliwość, że każdy mógł dołączyć do programu partnerskiego YouTube, tak naprawdę, i ja też mogłam wtedy do niego dołączyć, pomimo że praktycznie nie miałam subskrybentów. Natomiast teraz są te wymogi. Które sprawiają, że po prostu trzeba mieć 1000 subskrybentów, 4000 godzin wyświetleń, żeby zacząć zarabiać na YouTube dzięki programowi partnerskiemu YouTube. No, teraz jest jeszcze dodatkowo to, że do YouTube jakby może zarabiać na reklamach, na wszystkich filmach, czyli po prostu ustanowił takie zasady we własnym domu, jakie chce. YouTube tu rządzi. No, nie jestem w stanie z tym jakby dyskutować. YouTube ma do tego prawo. I myślę, że najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić, to po prostu informować naszych widzów na ten temat. E, możecie to zrobić po prostu kopiując, znajdując sobie tego maila u siebie w skrzynce, bądź, bądź robiąc screenshota chociażby z mojego filmu, e, z tego miejsca, w którym pokazywałam wam te zasady, te, te zmiany w warunkach użytkowania usługi YouTube y, i po prostu poinformować swoich widzów, żeby oni nie byli zdziwieni, żeby to nie było na, nasz, na waszą korzyść. Bardzo wam dziękuję za to, że. Zadajecie mi pytania i dzielicie się tymi wątpliwościami ze mną, żebym mogła właśnie takie filmy nagrywać. Jeżeli masz jakiś komentarz na ten temat, jeszcze coś nie jest dla ciebie jasne, masz jakąś rzecz, na którą ja po prostu nie wpadłam, Masz jakiś problem, na który mogłabym odpowiedzieć? To zostaw mi ten pomysł w komentarzu. A jeżeli jesteś osobą, która chciałaby się nauczyć optymalizować swoje filmy na YouTube, żeby jak najszybciej zacząć zarabiać jednak na reklamach na YouTube, jak najszybciej rozwijać swój kanał, mieć więcej subskrybentów, więcej wyświetleń, więcej po prostu czasu oglądania, to zobacz sobie ten film, który pojawi się tutaj o optymalizacji filmów na YouTube i o tym, jak pozycjonować te filmy na YouTube i widzimy się w kolejnym wideo. Cześć.